jeden. Poszło. Pytanie numer jeden. Kto pana zaraził siatkówką? Na pewno rodzice. Ojciec jest trenerem, mama grała, brat grał, także u nas rodzinne. Jaką ma pan wadę wzroku i czy przeszkadza panu w grze w siatkówkę? -2 i -2 na pewno przeszkadza, ale noszę soczewki, więc nie jest to problem. Jest to uciążliwe. Następne pytanie. Ile pan miał lat, jak zaczął się interesować siatkówką? Zacząłem trenować siatkówkę, jak miałem 8 lat. Gdzie zagra pan w następnym sezonie? To jest dobre pytanie. Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. Pytanie następne. Dlaczego pan gra pan z numerem 13? Bo taki był wolny, jak wchodziłem do reprezentacji, a poza tym wcześniej też już grałem z 13. Jakoś tak wyszło. Jak pan przygotowuje się do każdego meczu? Zależy, o której godzinie gramy, ale najczęściej jest to ta sama procedura. Śniadanie, rozruch, obiad, wideo, drzemka, wstanie i jedziemy na mecz. Nic szczególnego. Nie mam żadnych amuletów ani nic w tym stylu, także... Gdyby nagrano film o panu, kto miałby zagrać pana rolę? Nie wiem, nie mam pojęcia, kto mógłby zagrać. Denzel Washington, bo go lubię, niech będzie. Czy pański temperament i wola walki to cecha rodzinna Kubiaków? Myślę, że jak najbardziej tak. Wszyscy, którzy nas znają, to chyba potwierdzą. Dlaczego wybrał pan siatkówkę, a nie inny sport? Ojciec jest trenerem. Miałem kilka możliwości jeszcze, żeby uprawiać inne sporty, ale siatkówka chyba najbardziej mi się spodobała, bo na tenis już było za późno, także jestem tu, gdzie jestem. Ile pan zjadł kebabów w Turcji? W Turcji dużo. Dużo, nie jestem w stanie zliczyć, ale dużo. To są trochę inne kebaby niż u nas, ale są dobre. Ulubiona książka, film, potrawa. Książka. Chyba biografia Andrzeja Gasiego mi się najbardziej podobała. Film. W pogoni za szczęściem to na pewno. I potrawa. Jest dużo potraw, które chciałbym jeść cały czas i lubię, ale nie mogę. Nie mam takiej ulubionej. Jest kilka, naprawdę jest czego wybierać. Lecimy? Tak. Dobra. Woli pan się wyciszyć przed meczem, czy raczej nakręcić do boju? Na pewno wolę się przespać i zdrzemnąć przed meczem, to na 100%, a potem to już jakoś idzie. Nie potrzebuję żadnych Red Bulli ani nic w tym stylu, także mam wewnątrz taką jakąś adrenalinę, która pozwala mi się zmotywować. Gdy zaczynał pan przygodę z tym świetnym sportem, jakim jest siatkówka, na kim pan się wzorował? Kto był pan autorytetem? Gdy zaczynałem, najbardziej podobał mi się, jak grał Paweł Papkę, ale potem, jak już byłem trochę starszy i wiedziałem, na jakiej pozycji będę mniej więcej grał, to na pewno Dante Amaral był takim gościem, którego podziwiałem. A co po skończeniu kariery? No jeszcze mam nadzieję pogram trochę, więc nie myślę na razie, co po skończeniu kariery. Gdyby pan mógł spełnić jedno marzenie związane ze sportem, co by to było? Jest kilka rzeczy, które chciałbym zrobić, ale najbliższe i najbardziej realne to jest przejechać całą Route 66 w Stanach. I jaki jest jeden moment z pańskiej kariery zawodowej, który najbardziej utkwił panu w pamięci, taki, który zapamięta pan na pewno do końca życia? Myślę, że mecz w Berlinie o trzecie miejsce. Definicja szczęścia Michała Kubiaka. Zdrowa rodzina. To jest moja definicja szczęścia.
Czy czuje pan większą presję i odpowiedzialność będąc kapitanem drużyny? Nie, nie czuję ani większej presji, ani większej odpowiedzialności. Nie mam z tym problemu. Oczywiście ciąży na nas presja, jako na każdym członku reprezentacji, ale to, że jestem kapitanem, nie zwiększa tego. Czy czuję większą presję, odpowiedzialność? Nie, na pewno nie. Na początku grania, co było dla pana najtrudniejsze do nauczenia? Wszystko przychodziło mi dosyć łatwo, to co miałem do robienia, tym bardziej, że ojciec był moim trenerem, więc miałem trochę łatwiej. Miałem cały czas piłkę przy sobie, więc nie było dla mnie, jak czegoś nie umiałem, to starałem się to sam jakby wytrenować i tyle. Pytając oczywiście ojca, czy tam grając z bratem na podwórku, nie było jakichś trudnych, najtrudniejszych rzeczy, które miałem się nauczyć. Czy oprócz siatkówki ma pan jakieś inne pasje i czy w wolnym czasie, jeśli owy jest, stara się pan je spełnić? Mam pasję spędzanie wolnego czasu ze swoją rodziną. To jest moja pasja, a nie mam jej za dużo czasu, żeby to robić. Dlatego każdy wolny czas staram się poświęcać rodzinie. Która z reprezentacji jest najtrudniejszym rywalem? Jest kilka reprezentacji. Nie ma... Chyba Francuzi grają taką obecnie najbardziej niewygodną dla nas siatkówkę, bo popełniają mało błędów i są zgranym teamem, ale myślę, że przyjdzie na nich pora. Pana najgorszy mecz, gdy nic nie wychodziło i czy miał pan może taki moment, kiedy zdawał sobie pytanie, co ja tutaj robię, mam dość. Nie, takiego pytania nigdy sobie nie zadawałem. Oczywiście gorsze momenty na boisku się zdarzają i to jest normalne w życiu sportowca, ale takiego pytania nigdy sobie nie postawiłem i na pewno sobie nie postawię. Oczywiście nigdy nie powiedziałem sobie na boisku, że mam dość, tylko zawsze starałem się walczyć do końca, nawet jak już nie było o co walczyć. Z kim się pan najlepiej dogaduje w reprezentacji? No jest kilka osób. Ze wszystkimi nie mówię, że jesteśmy jakimiś przyjaciółmi ze wszystkimi, ale tolerujemy się nawzajem i jest wszystko w porządku. Najwięcej czasu spędzam z Możdżonem, który jest moim roommate'em. Najwięcej czasu spędzam również z Fabianem Drzyzgą, z Grześkiem Łomaczem, gdyż siedzimy wieczorami i gramy w karty, dlatego myślę, że z nimi jest kilku ludzi naprawdę, których pewnie nie wymieniłem, ale jest z tymi osobami spędzam najwięcej czasu poza treningami. Jakie muzyki pan słucha? Każdej muzyki słucham, naprawdę, która mi wpadnie w ucho i która jest ok. Jak się pan czuł po wygranym meczu o trzecie miejsce z Niemcami? Dobrze się czułem. Było wszystko tak, jak powinno być. No, oczywiście mieliśmy trochę żalu, że nie gramy w finale i nie zakwalifikowaliśmy się od razu, ale wygrywając mecz z Niemcami, który tak naprawdę przegrywaliśmy przez cały czas, czuliśmy się znakomicie. To było chyba jedno z najlepszych uczuć w moim sportowym życiu. Siła czy technika? Technika połączona z siłą. Jaka była pierwsza rzecz, jaką pan zrobił dzień po zdobyciu Mistrzostwa Świata? Nie pamiętam. Kto jest największym łachkomczuchem w kadrze? Fabian. Jak wyglądało pana pierwsze spotkanie z siatkówką i kiedy i gdzie? Sięgam daleko w pamięci, ale nie potrafię sobie przypomnieć. Na pewno było to u mojego taty w pracy, a tata był wojskowym, pracował na hali sportowej i na pewno tam wszystko. Dzięki. Dziękuję.